Dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy nie wiem czy tęskniliście, czy nie, ale ja tęskniłem za nagrywaniem, a powód powrotu tego kanału, powrót materiału na tym kanale jest dość oczywisty, tak mi się wydaje, jeśli siedzicie w sporcie, otóż jak wiadomo, Radosław Piesiewicz zwyciężył wyborach na nowego prezesa PKO -lu. i co to oznacza? Bo tak naprawdę z jednej strony możemy uznać to za ogromny sukces, że yy, no, yy, prezes Polskiego Związku Koszykówki został doceniony za jakże ciężką pracę na rzecz yy, koszykarskiej dyscypliny i dzięki temu teraz jest yy, szefem pkol -u. No to by było piękne i podejrzewam, że hasło yy, propagandy jaka wokół Radosława Piesiewicza jest, z pewnością mogłoby tak wyglądać. Natomiast ja chciałbym się skupić na czymś innym. Chciałbym skupić się na tym. I uf, przychodzi mi to z ciężkim sercem, nie ukrywam. Bo trzeba powiedzieć wprost, że polska koszykówka nie obchodzi kompletnie nikogo. I tą puentą mógłbym zakończyć. Ten materiał, podziękować, hej, papa, do następnego, ale wytłumaczę o co chodzi, bo chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw, które mam wrażenie nie są poruszane, a być powinny. Zacznijmy od tego, że Nikt, absolutnie nikt, nie zwróciłby uwagi na Radosława Piesiewicza, gdyby ten dalej zarządzał zarówno PZ Koszem, jak i polską ligą koszykówki. Tak było przez ostatnie lata, niezależnie od awantur o premię, od hamskiego buractwa, jakie prezentował swoją osobą na Mistrzostwach Świata, od tego jak potraktował Adama Waczyńskiego, jak potraktował Maćka Lampego, Marcina Gortata i parę innych osób, jakby to nikogo nie rusza. Ruszyło wszystkich dopiero w momencie, w którym zaczęto mówić o innych dyscyplinach. Zauważcie to, że przed tym, jak Radosław Pisiewicz został ogłoszony kandydatem, na prezesa Pekaolu. Absolutnie nikt nie czepiał się tego, skąd on bierze pieniądze do Polskiego Związku Koszykówki, że wykorzystuje swoje kontakty, by zapewniać sobie umowy ze spółkami Skarbu Państwa, że może to nie jest do końca etyczne i legalne. Kompletnie nikogo to nie obchodziło. Aż przyszedł moment, w którym Radosław Piesiewicz yy, ma wejść... Yy, w nową rolę i nagle wszyscy zwariowali, nagle wszyscy zaczęli się tym interesować, i to jest dla mnie po prostu cholerna hipokryzja. Hipokryzja, która pokazuje, że polskie dziennikarstwo to dno, nie da się tego ukryć, ale niestety też polskie środowisko koszykarskie to śmierdzące szambo. Sam do niego należy, oczywiście, więc to nie jest tak, że mówię, że wszyscy inni są bleja jestem dobry. Bo tak nie jest, ale umówmy się. Jeśli kochacie koszykówkę, jeśli chcecie dla tej koszykówki dobrze, to prawdopodobnie nie będziecie chcieli o niej za dużo mówić, ze względu na to, że koszykówka w naszym kraju stała się zabawką polityczną, zaczęła być już oczywiście pewien czas temu zabawką propagandy obecnie rządzących. A radzowość Piesiewicz jest najlepszym przykładem tego, że jeśli masz znajomości wśród rządzących, no to możesz wyjść na tym doskonale. I naprawdę ja jestem pełen podziwu dla dziennikarzy, którzy teraz nagle stali się wielco oburzeni, że jak to jest możliwe, że taki człowiek wyciąga pieniądze, że och, bo tu będzie polityka? Czemu oni o tym nie pisali, jeśli chodziło o koszykówkę? No, zgadnijcie, dlaczego? Bo nikt do jasnej cholery nie interesuje się koszykówką na poważnie. Naprawdę, jest kilku pasjonatów, którzy hobbystycznie chcą coś dobrego zrobić. Są ludzie, którzy starają się wspierać dzieciaki. Ja mocno szanuję coś takiego, ale tak naprawdę nawet polski związek koszykówki ma gdzieś polską koszykówkę i umówmy się, że to, że Radosław Piesiewicz jest w tym związku. Jest wyłącznie po to, by rząd miał głosy z środowiska koszykarskiego, bo niektórzy fani będą wierzyć w propagandę, bo niektórzy będą uważać, że skoro były sukcesy, no to ten Piesiewicz to jest naprawdę dobry prezes. No i też niektórzy zawodnicy dali się kupić i będą w zamian za pieniądze wspierać chorą propagandę, jaka się dzieje. I tak to się kręci, bo właśnie taki od samego początku był cel: wstawić swojego człowieka do władz danego związku sportowego, dzięki czemu będzie się miało potem poparcie w wyborach. A nie zapominajmy, że wybory są już tej jesieni, więc nie zostało dużo czasu. No a żeby sobie zyskać trochę głosów, to czemu by nie spróbować wejść do kolejnego środowiska? Pokazać, że przecież mamy człowieka, który robi genialne rzeczy, który daje mnóstwo pieniędzy. Tylko, że jeśli spojrzymy sobie dokładnie, gdzie te pieniądze są, no to się okaże, że są w różnych miejscach, ale niekoniecznie w tym sporcie, i to się tyczy przede wszystkim naszej koszykówki, bowiem co z tego, że są podpisywane nowe umowy? Jak okazuje się, że oglądalność w telewizji maleje? Ja nie będę już wspominać o tym, co się odwala, jeśli chodzi o emocje TV, bo to jest w ogóle kompletna żenada i jakikolwiek brak szacunku do kibiców, jeśli chodzi o jakość transmisji. O to, że te transmisje są nagle z niczego e, odwoływane, bo niby jakieś problemy sprzętowe. No sorry, ale to jest robione na takiej zasadzie, że równie dobrze ja z paroma. Kolegami moglibyśmy stwierdzić, że hej, podpisujemy umowy, będziemy streamingować to, a potem pójdziemy z telefonami, postawimy telefony i będziemy nagrywać. Czemu nie? Przecież, no, czym to się różni od tego, co dają w tym momencie emocje? Moim zdaniem, kompletnie nic. Więc ja, przepraszam, ja w propagandę nie wierzę. Ja nie wierzę w to, że jest z koszykówką lepiej. Oczywiście, są wyniki sportowe. Polskiej kadry, których negować absolutnie nie zamierzam i też tutaj naprawdę należą się prawa naszym koszykarzom, bo śmieszy mnie to, kiedy się mówi, że no tak, no jest nowy prezes, to są sukcesy koszykarskie. A co do jasnej cholery, ma prezes w związku z poziomem sportowym. To tak jakby mówić, że na Euro 2016 to zasługa zbigniewa bońka, że my osiągnęliśmy taki wynik. No nie, to jest zasługa trenerów, to jest zasługa koszykarzy. Tylko i aż, bowiem prezes, oczywiście on wybiera trenera i tak dalej, ale umówmy się w przypadku na przykład Radosława Pieświcza, który ma zerową wiedzę o koszykówce i jest to wiadomo od dawna i do tej pory uwielbiam anegdotę, kiedy nasz pan prezes nie potrafił rozpoznać niektórych zawodników, bo byli ubrani po cywilnemu, a nie w strojach koszykarskich. Uwielbiam to. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, bo ten temat grzeje, ten temat ciekawi, ja dwa lata temu tutaj na tym kanale przedstawiałem, co się dzieje. Przedstawiałem sytuację z Łukaszem Koszarkiem, przedstawiałem sylwetkę Radusława Piesiewicza, że interesowało się nim CBA i tak dalej, i tak dalej. Mało kogo to ruszyło wtedy. I powiem szczerze, było mi trochę, trochę żal, bo wydawało mi się, że ten materiał powinien pójść gdzieś dalej. Ba, ja próbowałem nawet z tym materiałem iść gdzieś wyżej, zaciekawić nim pewne osoby, ale odbijałem się od ściany. Ale o tym jeszcze później, bo ta historia teraz przy okazji wyborów do PKOL-u no, wróciła i to wróciła w sposób naprawdę zabawny. Ale wracając do pieniędzy, Radosław Piesiewicz. Bardzo, bardzo chciał, żeby informacja o tym, że on pobiera prowizje za podpisane kontrakty sponsorskie była utajniona. I parę osób miało o to zadbać, cóż, nie wyszło im to. I nie ukrywajmy, że cała ta sytuacja z tymi prowizjami to sytuacja mocno, przede wszystkim niemoralna. Dwa, nie wiem czy do końca legalna, bowiem zobaczmy jak to wygląda. Przychodzi do związku człowiek, który o koszykówce nie wie nic. E, niezależnie od tego, co on będzie mówić w wywiadach, no to jeśli by, byśmy go spytali o wiedzę koszykarską, no to podejrzewam, że byłoby bardzo, bardzo źle. Swoją drugą ciekaw, czemu nikt tego nigdy nie zrobił? Ja bardzo bym chciał, no ale pan prezes nie ma czasu dla takich maluczkich, YouTuberków szarawych jak ja, więc może ktoś kiedyś, zobaczymy, czy ktoś będzie miał wystarczająco duży kochonec, żeby to zrobić, ale wątpię. Wracając do tematu, bo nie chcę za bardzo odbiegać, sytuacja z pieniędzmi wygląda tak, że oczywiste jest to, że Radosław Piesiewicz pobiera prowizję. To nie jest tajemnica, to nie jest coś, o czym w środowisku się nie wie. W latach 19-20, przez dwa lata, Radosław Piesiewicz na tych prowizjach zyskał około miliona złotych. Te prowizje zaczynały się od 10%, a kończyły na 25%. Czyli zobaczcie, jak to wygląda. Ja wytłumaczę to tym, którzy twierdzą, że to wszystko jest fajne. Przychodzi sobie człowiek. Z partii rządzącej, od człowieka, który ma dostęp do spółek skarbu państwa, który może załatwić różne kontakty, i nagle się okazuje, że sport, który powinien być zupełnie niepolityczny, staje się polityczną zabawką. Dlaczego? Bo oczywiście są pieniądze, ale mało kto wtedy mówił, że kurczę, to jest trochę niefajne, nie że ten sport staje się. Polityczny, bo wchodzą spółki skarbu państwa od człowieka, który jest bliskim, znajomym Jacka Sasina, no i tu dochodzi do kolejnej sprawy. Skoro tak łatwo może sobie załatwić yy, kontakty ze spółkami skarbu państwa i te spółki skarbu państwa oczywiście się zgadzają na współpracę, bo to wszystko jest od siebie zależne, no to dochodzi do sytuacji, gdzie ta prowizja jest banalna. To jest tak, jakby po prostu zabrać niemowlakowi smoczka. Podchodzisz, bierzesz i gotowe. Nie musisz się martwić, nie musisz się starać, bo wiesz, że tę prowizję dostaniesz. Więc dla Radosława Piesiewicza ta sytuacja jest idealna. Tylko powiedzcie mi, skoro hmm, spółki skarbu państwa wchodzą w współpracę, to gdzie do jasnej cholery są te pieniądze? Czemu dochodzi do sytuacji, że turnieje młodzieżowe nie mają jak być organizowane, bo kluby nie mają na to same pieniędzy? Dlaczego sytuacja wygląda tak, że koszykówka dalej jest tak niszowym sportem? Ja rozumiem, że te kampanie polskiego cukru to one na, powinny napędzać zainteresowanie. Sory nie napędzają. Jedyne co napędzają to takie politowanie, Nie smak. No, bo jeśli widzimy te wszystkie posty, tweety, wpisy związane z polskim cukrem, to jest żenujące, naprawdę. I mi jest przykro na to patrzeć, bo uważam, że wystarczy trochę chęci, trochę inteligencji, żeby się zorientować, że to nie jest warte tych pieniędzy. Naprawdę, jeśli pewni koszykarze sądzą, że takie. Takie zachowanie, takie wrzucanie, byle jakie zdjęć postów ma pomóc. No to, to coś nie wyszło. A potem po prostu, no, czy naprawdę to jest warte takich pieniędzy? Moim zdaniem nie, no, ale może ja jestem jakiś inny, może jestem trochę ze starego pokolenia, które uważało, że czasami są rzeczy ważniejsze od pieniędzy, ale to ja. Ja nie jestem koszykarzem, nigdy nie będę, także no, może, może to wygląda inaczej. Y w każdym razie teraz, jeśli zastanawiacie się, okej, okay, Piesiewicz bierze prowizję, czemu nikt mocny się za to nie wziął? To powiem Wam tak. Ja te dwa lata temu starałem się to nagłośnić. Odbiłem się od ściany. Szymon Jadczak, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, dziennikarz śledczy w Polsce, stwierdził, że no, on się tym nie zajmie, bo potrzebuje twardych dowodów, dokumentów. Wytłumaczyłem, jak to wygląda, wytłumaczyłem, że ciężko ją te dokumenty, ponieważ dostęp do nich ma właściwie jedna osoba i że jeśli ona by się ujawniła z tym, miałaby ogromne problemy. Tematu ucikł. I co ciekawe, w momencie, w którym Radosław Piesiewicz był tuż przed wyborami, Szymon Jadczak napisał do mnie z pytaniem, czy ja mam kogoś w PZ Koszu, kto mógłby mu udzielić informacji. Zgodnie z prawdą, poinformowałem go, że nikt się nie chce odezwać. Nie tylko z obecnych pracowników, ale i z byłych pracowników. I prawda jest taka, i to też w tym materiale chcę bardzo dokładnie podkreślić: że w PZ-Koszu Radosław Piesiewicz rządzi za pomocą pieniądza, bo niektórych przekupuje, a innych zastrasza. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego. Nikt nie odzywa się w kwestii tego, co się dzieje, to ludzie się po prostu boją i ci ludzie to zupełnie anonimowo przyznają, bowiem nie chcą mieć problemów, bo są szantażowani, że po prostu sprawa trafi do prokuratury. Więc zobaczcie, jak to wygląda. PZK nie dość, że stał się piękną zabawką polityczną. To jeszcze megalomania pana prezesa, jakże ogromna i jakże prostacka, nie bójmy się użyć tego słowa, powoduje, że ludzie nie mogą powiedzieć prawdy. Bo jeśli powiedzą prawdę, to będą za nią odpowiadać. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie Radosław Piesiewicz ma mnóstwo kretów, kupionych ludzi, którzy ze względu na swoją Maleńkość, sądzą, że jeśli dostaną kasy, to będą kimś. I wyobraźcie sobie sytuację, że rozmawiacie w zamkniętym gronie zaufanych osób, a potem nagle się okazuje, że jedna z tych osób donosi panu prezesowi, co się dzieje. To nie jest normalne. I powiem wam szczerze, że ja jestem tym przerażony, bo nie tak to powinno wyglądać. Sytuacja stała się straszna, ale. Nie można obwiniać samego Piesiewicza, bo on wykorzystał sytuację. On jest sprytnym człowiekiem. Tego nie można mu odmówić. To jest bardzo sprytny człowiek. Ale wiecie co? Nie przeraża hipokryzja mediów związanych z polską koszykówką, z polskim sportem. Bo jeśli jest sytuacja i ktoś, nie tylko ja, stara się ją gdzieś mocno opisać, pokazać, a wszyscy są cichutcy, bo się boją, no nie wiadomo czego, no to dla mnie to jest chore. Od tego jest dziennikarstwo, żeby o pewnych sprawach mówić. A jeśli wyraźnie mówi o tym niewiele osób, w tym mówię o tym ja, czyli naprawdę, no słuchajcie, ten kanał ma ponad 300 subskrypcji, ja wrzucam bardzo nieregularnie yy, materiały, do tego tam na Twitterze, nie wiem, półtora tysiąca obserwujących, ja jestem malutkim, szarym człowieczkiem. Ja to wszystko robię dlatego, bo kocham koszykówkę i uważam, że to jest świństwo, co się dzieje. Ja uważam, że wchodzenie z y, polityki z buciorami w sport to jest chora sprawa. Ale najgorsze jest to, że poza tym, że Radosław Piesiewicz rządzi w ten sposób, że straszy ludzi, że zrobił sobie prywatny folwark z polskiego związku koszykówki. To doszło do tego, że wprowadził w polskiej koszykówce coś, co jest najgorszą rzeczą. Podzielił środowisko, tak jak podzielone jest środowisko politycznie. Słuchajcie, naprawdę, ja widzę, co się dzieje na Twitterze, rozmawiam z różnymi osobami ze środowiska koszykarskiego, i to jest do jasnej cholery chore, że jeśli ktoś wypowiada się w sposób logiczny, z twardymi argumentami, nie obrażając przy tym nikogo, a ktoś go atakuje i to atakuje w hamski sposób, no to coś tu jest nie tak. I ja wiem, że pewnie wiele osób oleje ten temat, ale jeśli do kogoś przypadkiem trafią moje słowa, a szczególnie do tych osób, które potrafią wypisywać takie brednie na Twitterze, to ja proponuję tym osobom się zastanowić, czy warto, czy warto. Robić z siebie klaunów, czy warto robić z siebie buraków i hamów, bo prostactwo zawsze pozostanie prostactwem, niezależnie od tego, czy ubierzecie je w śmieszne memy. Czy będziecie próbować kpić z innych, żeby podbudować swoje ego. Ja wiem, że teraz liczy się to, ile ma się subskrypcji, ile ma się lajków, itd, i tak dalej. Ja wiem, że musicie wrzucać swoje selfiki w lustrze albo inne selfiki pokazujące tyłek i cycki, żeby się dowartościować. Ok. Potrzebujecie tego, wasza sprawa, jest mi was bardzo szkoda. Nie wiem, skontaktujcie się z lekarzem lub farmaceutą, cokolwiek, ale cholernie mi się nie podoba, że środowisko koszykarskie jest tak podzielone, bo polska koszykówka jest naprawdę niszowym sportem i to mnie przeraża. I zamiast pluć jadem na lewo i prawo, to powinno się coś z tym zrobić. I są ludzie, którzy zapieprzają non-stop, by dawać radość z koszykówki. Taką osobą jest choćby. Kacper Lachowski, czyli Kacpa, gość, który zapieprza non-stop, szerząc koszykarską miłość. I ja gościa podziwiam, dla mnie to jest number one, jeśli chodzi o ludzi z pasją. I ja gościa ubóstwiam za to, ile on energii, ile czasu poświęca dzieciom, młodzieży, żeby to wszystko wyglądało. Tylko zamiast wspierać takie projekty, to Polski Związek Koszykówki nie robi z tym nic. Polski Związek Koszykówki działa na zasadzie yy, mamy kasę, to jest fajnie. Nie wiem, czy pamiętacie lata, kiedy o yy, związkowcach z Polskiego Związku Piłki Nożnej mówiło się leśne dziadki. To u nas w koszykówce dzieje się dokładnie to samo. Dalej mamy te leśne dziady, te perfidne dziady, które yy, śmieją się, że ktoś coś próbuje dobrego zrobić. My naprawdę nie mamy. Możliwości rozwoju tej dyscypliny, jeśli w dalszym ciągu będzie tak to wyglądać. Ja wiem, ktoś powie, no ale sukcesy kadry. No fajnie, tylko co z tych sukcesów kadry wyniknęło? To, że mieliśmy awanturę o premię, to, że mieliśmy chorą sytuację z Adamem Waczyńskim, którego serdecznie pozdrawiam, i kapitanie, ja jeszcze wierzę, że w ty w tej kadrze będziesz, bo nadejdą lepsze czasy. To były chore przytyki do Marcina Gortata. I swoją drogą, jeśli Mateusz Ponitka, którego wy tak broniliście bardzo w komentarzach pod moim materiałem o tej całej sytuacji z zeszłego roku, no to ja chciałbym wiedzieć, co takiego Mateusz Ponitka robi dla polskiej koszykówki poza pieprzeniem bzdur. Bo koszykarzem jest genialnym. I tego mu nikt nie odmawia. Ja. Śledzę go od ponad 10 lat i uważam, że jest świetnym koszykarzem. Ale jako człowiek się nie sprawdza. Sorry, nie będę udawać, że wszystko jest ok, jeśli takie rzeczy się dzieją. Chciałbym zobaczyć Mateusza Ponitkę z kampami. Chciałbym zobaczyć Mateusza Ponitkę, który ma jakieś swoje cele poza, koszyk, poza samą grą, a tego tu nie ma. Więc jeśli ktoś mi mówi. Że ja jestem górtaciarzem, jeszcze boi się mnie oznaczyć, na przykład na Twitterze, albo powiedzieć mi to, przecież może do mnie. Słuchajcie, yy, z tym górtaciarzem, bo to jest yy, ciekawa sprawa. Ja znam tę osobę, która wymyśliła to hasło. Ta osoba potrafiła do mnie pisać na Facebooku, rozmawiać ze mną, być ziomkiem, a teraz udaje, że mnie nie zna jeszcze mnie obraża. I tak jest z większością tych osób. Bo śmieją się ci, którzy kiedyś potrafili prosić o pomoc, o poradę i tak dalej, a teraz się śmieją. Śmieją się ludzie, którzy uważają, że Radosław Piesiewicz, no okej, okay, no robi jakieś tam dziwne rzeczy, no ale robi. Okej, okay, to jeśli uważasz tak, że jeśli ktoś niszczy środowisko, ale coś tam daje, no to genialne, no to brawo. Początkowo miałem zamiar. Pokazać listę tych osób tutaj, ale po co im robić reklamę? Oni uważają, że 90 osób na Twitterze, które coś tam powiedzą, są więcej warte niż setki osób tutaj, więc to może ja ich powinienem poprosić o reklamę. Może tak. Może powinienem zgłosić się do Radosława Piesiewicza i powiedzieć, panie prezesie, ja bardzo proszę o pracę. Ja dla pana będę robić wszystko, byleby tylko mieć od pana pieniążki. Nie no, żartuję. Nic takiego nie będzie miało oczywiście miejsca. I ta pogawędka, ten powrót tutaj, ma na celu pokazania Wam, że polska koszykówka nie obchodzi nikogo. To nie jest tak, że nagle ktoś stwierdził, że trzeba się wziąć za Piesiewicza. Nie. Gdyby Piesiewicz dalej siedział tylko w koszykówce, to nikt by nie kiwnął palcem, nikt by o nim nie napisał. Ja widzę teraz dziennikarzy, którzy wypisują, że o Boże, sport jest upolityczniony. Do jasnej cholery. On był polityczniony już od dawna, a to, że wy, nie wy dziennikarze nie potrafiliście się spiąć i napisać prawdy, no to sorry. Dla mnie to jest kpina. Dla mnie kpiną jest to, że jeśli ja y, piszę do kogoś z prośbą o rozmowę, o, bo chcę przekazać informację, chcę pokazać, jak to wygląda w Polskim Związku Koszykówki. A ktoś mi pisze, ktoś, mogę powiedzieć w sumie kto, co mi tam. Pan Piątek z y, Polityki, który napisał y, fajny artykuł o panu Piesiewiczu. No ale potem jak ja napisałem do pana Piątka, żeby wyjaśnić jak to wygląda, powiedziałem mu, że dwa lata temu tym tematem się zajmowałem, to słuchajcie, dostałem odpowiedź, a jakie jest twoje źródło? Każdy wie, że dziennikarze nie zdradzają swoich źródeł, bo to są do jasnej cholery ich źródła. Więc jeśli tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby się w jakiś sposób wybić, a nie tępić patologię, walczyć z nią, tylko zrobić jakiś materiał, bo będzie o mnie głośno, to nie o to w tym chodzi. Ja mam to głęboko gdzieś, czy ten materiał obejrzy 200, 500 osób, czy 5 milionów. Ja nie prowadzę tego, bo na tym zarabiam. Mi po prostu zależy na dobru polskiej koszykówki. A wszystkie te osoby, które pieprzą bzdury na Twitterze, wyszydzają i tak dalej, to <noise> naprawdę nie ma sensu z takimi ludźmi gadać. Słuchajcie, tyle ode mnie. Ta pogawędka ma tylko i wyłącznie celu pokazanie tego jaka jest hipokryzja, że polska koszykówka niestety mało kogo interesuje. Ale może ja jestem głupi. Prawdopodobnie jestem. Ale wierzę, że Coś w tej koszykówce dobrego jeszcze się kiedyś wydarzy. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. I cóż, może jeszcze do zobaczenia. Kto wie. Hej.